Studio Modnych Włosów, prosto z pokazu, Jakub Ziemirski i Anna Ptak. Wyjątkowa grupa z wyjątkową kolekcją, nową kolekcją, która wchodzi. Nazwa to Kod. Ja bym chciała się trochę więcej dowiedzieć o tej kolekcji. Kuba. No, kolekcja bazuje na splotach i warkoczach. To była główna taka jakby inspiracja przewodnia. No plus o wszystkie kody genetyczne, kody matematyczne też również były inspiracją do filmów, do ubrań, do całości wyglądu kolekcji. Czyli tutaj taka maksymalna precyzja, czystość, prawda? Tak, czystość formy, sploty bardzo, bardzo właśnie precyzyjne, które no, trzeba im trochę poświęcić czasu. Nie można tego zrobić szybko, tak jak w rozwiązaniach matematycznych. Tak jest i rozumiem, że to jest wasz zamysł jako grupy Hash One. Jest to grupa, która w zasadzie nie ma sobie równej w Polsce. Jest to dopiero powstało coś takiego. Na czym to się opiera? Z jakiej potrzeby to powstało? To chyba była największa potrzeba tego, żebyśmy mogli stworzyć coś przede wszystkim dla siebie, ale robiąc coś dla siebie, robimy coś dla innych. Tak naprawdę no myślę, że jak do dzisiejszego dnia widzimy, że to ma sens jak na razie, to co nam się udało stworzyć. Widzimy fajny odzew. Natomiast no zobaczymy, co będzie dalej. Tak naprawdę no, na razie nam daje wielką radość. Tak jest, no, przede wszystkim spójną. Jak masz na imię? Oczywiście, że nie wiemy, jak masz na imię, nie zapytałabym cię o to. Natomiast Jakub, ciebie bym zapytała, co ci się stało, powiedz mi? Ty na jesień tak po prostu troszeczkę zrudziałeś nam. No taka zmiana z nową kolekcją, z nową grupą, może trochę zmiana wizerunku. Czyli to jest taki sygnał do zmiany i postępu, rozumiem, tak? Fałszywy. On się zrobił fałszywy, proszę mu nie wierzyć. Stereotypy, my nie wierzymy stereotypom, bardzo lubimy rude kolory, ponieważ ożywiają, prawda? Tak, i wcale. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Czyli ja jeszcze bym się przyczepiła do tej waszej wizerunku kobiety nowoczesnej, waszej grupy. Jaka jest wizja tej kobiety? Kobiety przyszłości. Znaczy nie będziemy teraz mówić, jaka jest wizja kobiety na dłuższą metę, ponieważ to, co pokazujemy, to będzie raczej kreatywne. To nie będzie... To można to przetworzyć oczywiście na komercję i na chodzenie po ulicach, że tak powiem już, ale jednak chcemy pokazać fryzjerstwo jako sztukę, a nie tylko rzemiosło. Tu jest ważne rzemiosło, ale stawiamy na sztukę. Dobra, czyli to nie jest tak, że wy się nie zamykacie jakby w jednej wizji, natomiast każda wasza kolekcja będzie czymś nowym, czymś zaskakującym. Dokładnie, nie będziemy stworzyć, że chcemy mieć taką kobietę, tak żeby wyglądała, po prostu za każdym razem będzie to, tak jak już to robimy, za każdym razem jest coś innego, inne kolory, inne formy, inne kształty, więc będziemy cały czas zaskakiwać. Będziecie cały czas zaskakiwać i pokazywać tą inną stronę fryzjerstwa, inną, czyli jaką? Myślę, że taką bardziej no przede wszystkim kreatywną, no nie chciałabym się już powtarzać i powielać, że to ma być kreatywne, to po prostu jest jakby, to jesteśmy my. No i tak, tyle. To jest samoprzyjemne. To jest po prostu tak, tak naprawdę to jest najlepsza chyba formuła na to, co chcemy robić, bo wyrazić siebie przede wszystkim. Nie? I to... Tak jest, my się będziemy temu bacznie przyglądać, nie pozostaje nam nic innego, jak tylko życzyć wam powodzenia. Dziękujemy serdecznie za dzisiejszy pokaz, było rewelacyjnie. Dziękujemy bardzo.